Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście. Czas na tenis. Widać, że zainteresowanie dyscypliną we Wrocławiu wciąż ogromne. Przyczyną na pewno m.in. bardzo dobre występy Huberta Hurkacza z Redeco, naszego człowieka w czołowej setce rankingu ATP. Wciąż też rakiety na półkę szczęśliwie nie odłożył Łukasz Kubot z KKT. On spisuje się świetnie w deblu i dole, w jakim stopniu przekładają się na frekwencje na kortach. Za nami pierwszy turniej amatorów zaliczany do otwartych mistrzostw Wrocławia. Impreza rozgrywana jest w trzech kategoriach. Zaczynamy od płci pięknej. Turniej kobiet należał do zacięcia. W szranki stanęło 8 zawodniczek. Najlepsza okazała się Daria Nowa, która do klasyfikacji generalnej dopisała 50 punktów. Kolejne miejsca na podium zajęły Joanna Reino i Ewa Zdrojewska. Panowie walczyli w dwóch grupach. W gronie seniorów z roczników 1980 i młodszych najlepszy okazał się Łukasz Budzisz, drugi był Tomasz Szczepek, a trzeci Robert Lipiec. Starsi seniorzy to ci z roczników 79 i starsi. Zawody zakończyły się triumfem Konrada Pawlaka. Kolejne miejsca zajęli Mirosław Kłodowski i Jarosław Wojciechowski. W pierwszym turnieju łącznie wzięło udział 40 zawodników. Liczymy, że kolejne zawody będą się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem, a szansa na grę już w przedostatni weekend czerwca. Można się zapisywać na te zawody, areną zmagań, także korty na olimpijskim. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście.